Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku w końcu zemścimy się na tej podłej, nie będę tutaj używać niecenzuralnych słów, zemścimy się po prostu na Dredziarzu, bo w końcu nadarza się do tego okazja. Jak wiecie, albo i nie wiecie, przez ostatnie dni Dredziarz był dla mnie totalnym hamem, niszczył mi dni, traktował mnie jak totalnego śmiecia, pomimo że dałem mu wszystko i za to zniszczymy temu gnojowi po prostu nastrój, wszystko mu zniszczymy. Jak chcę go po prostu zbesztać z błotem, wiem, że wy również chcecie go zbesztać z błotem, bo zasłużył na to, po prostu zasłużył na to przez jego perfidne, chamskie zachowanie w stosunku do mnie, w stosunku do operatora, w stosunku do wszystkich. Po prostu no jest najgorszą kanalią, dlatego w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym dniu zabierzemy mu wszystko, co ma. Jak wiecie, Dredziarz jest totalnym nieudacznikiem i jedyne, co ma, to dziewczynę, z którą jest ponad półtora miesiąca. Nigdy mi jej nie przedstawił, ale dzisiaj idiota przyznał się do tego, że jedzie do niej. Dlatego zaproponuję mu, że podwiozę go do tej dziewczyny, z którą jest od półtora miesiąca. Jak widzieliście, Dredziarz nie ma żadnej dziewczyny przez ten okres czasu, więc naprawdę jest w niej zakochany. Dziewczyna jest naprawdę ładna, także wydaje mi się, że zaboli go to bardzo, bardzo go to zaboli. Także jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. No i cóż, zakup moją płytę na kamerzysta.store. Link oczywiście znajdziecie w opisie, do każdej płyty dodawana jest opaska. A my cóż, no wydaje mi się, że powinniśmy pójść do Dredziarza, no i zaproponować mu podwózkę do jego jakże pięknej dziewczyny, która dzisiaj już nie będzie jego dziewczyną, jeżeli oczywiście wszystko wyjdzie. Ale wydaje mi się, że mam wystarczający urok osobisty, żeby odbić mu tą dziewczynę. Zapraszam Państwa do oglądania. Dredziasty, to jak? Co z tą dziewczyną? Bo chcieliśmy nagrać. Jak zainteresowany jesteś, co z tą dziewczyną? No nic. Spotykam się z dziewczyną. No nie, czasu. Nie mów od kiedy się spotykasz, po prostu powiedz. Ale jadę tam i ty mnie tam zawieziesz, a ty jesteś śmieciem, nieudacznikiem. I zdejmij ten durny uśmieszek z twarzy, bo jest. Ale skąd ty możesz? Skąd ty możesz wiedzieć, że mam się na twarzy? Ale ja to widzę po twarzy. Nie, nawet jak masz maskę, wiem, że jesteś szyderczy i fałszywy i perfidny, dlatego wsiadasz, lamusie, w furę, bierzesz kluczyki i mnie zawozisz do miasta. Jedziemy do Warszawy. I ona już na mnie czeka, więc radzę ci się pośpieszyć, założyć buciki. Jedziemy do mojej przyszłej, niedoszłej dziewczyny. Dobra, a ładna chociaż czy? Bardzo ładna dziewczyna. Klapa ci opadnie, a ty jesteś śmieciem. Głupi. Ja jakoś to nie wierzę, nie? Fajna dziewczyna, wiesz, widziałem się z nią kilka razy, byłem na imprezie. Dobrze, chciałbym ją bliżej poznać, a ty mi w tym pomożesz. Dobrze. Ubieraj te buty i jedziemy, rozumiesz? Okej, Dredziasty. Ale nie, jesteś fałszywy w tym momencie. Jesteś fałszywy, gadasz szyderczym głosem. Dobrze, no przepraszam ciebie, Dredziasty. Gadasz szyderczym głosem i coś planujesz. Nie, nic nie planuję. Nie, chcesz mi zniszczyć dzień. Nie, przyznaj się. Nie, powiedz zniszczyć. Ale przyznaj się, że chcesz. Nie, nie chcę cię zniszczyć. Dobrze, dlatego kolejne kłamstwo, jedziemy. Gdzie jedziemy? Co to w ogóle jest? Co to? To jest nasze nowe auto. To jest auto? Tak, to jest nasze nowe auto, bo to niestety. Jest bus. No to jest dokładnie bus. Bo Mercedes-Benz zapewnił takie warunki, zepsuł nam się AMG i powiedzieli, że nie mają nic innego, to dali nam busa. Auto zastępcze, zobacz, samochód zastępczy. No ale przynajmniej Wiola się zmieścisz. Ale... Już żartowałem, Wiolu. Duchem! Jest taka sytuacja, bardzo przyjemna sytuacja. Muszę zniszczyć, grzecznie mówiąc, Dredziarzowi dzień. I proszę cię, żebyś po prostu nie ingerowała w to. No ale wiesz, że ja też lubię zniszczyć Dredziarza, no więc dlaczego mam się ingerować? Nie, lepiej nie pomagaj, po prostu nie ingeruj. Nie, to jeszcze mogę ci pomóc. Ale to będzie wszystko bezpieczne, tak? Tak, jak najbardziej. Ale chociaż, o co chodzi? Chociaż, dlaczego Dredziarzowi? Może nie być bezpieczne, jak Dredziarzowi pójdą nerwy. W sensie, nie wiem, co się stanie z Dredziarzem. Aj, Boże, to wiesz się, jak to z nim. Dobra, w każdym razie pakuj się do auta, czekamy na Dredziarza. Tutaj, zobacz. Madam, troszeczkę brudno, ale chyba nie będzie źle. Dredziarz, polaska ci stygnie, dawaj szybciej. Co? Ty jesteś niepoważny? Jak ja mam się pokazać jakimś busem? Co to jest? Bus szkolny? Jakiś cyrk? Co ty tam wieziesz? Słuchaj, zepsuł się AMG. Słonia? Dobra, Dredziarz, nie przesadzaj. Chcesz... Tak, taką wielką krową? To ma być subtelne, eleganckie. Nie będę tracił na wizerunku przy swojej fobie. Powiedz mi, skąd ty to masz? Skąd to się wzięło? Słuchaj, zepsuło się AMG, dali auto zastępcze. Nie mam wyboru, musimy jechać tym. Pakuj się do auta, jeżeli chcesz się spotkać z tą laską. Jeżeli nie chcesz się spotkać z tą laską, to wracajmy do domu i koniec tematu. Chcę się spotkać z tą laską. No to pakuj się do auta. Widzisz, jak ja muszę się poświęcać? I ty musisz się poświęcać. Widzisz, jak ja muszę się poświęcać? Muszę cię widzisz, co ja muszę robić? Dobra, Dredziarz, chodź do środka. Przepraszam, Dredziarz, ty przepraszam.
No to co, Drejdosz, po co tu przyszliśmy? Bo ja nie wiem, po co tu przyszliśmy. Kwiaciarnia jest. Zdjęcie zaraz zrobimy, spokojnie. Spokojnie. Skup się nad tym, co do ciebie mówię. Zaległe pieniądze mi wisisz. Słucham? Oddaj. Ja czy wiszę jakieś pieniądze? Występuję na tym kanale, płacisz za takie. Ty chyba jesteś niepoważny, wiesz, ty masz ze współprac pieniądze, ty masz z innych rzeczy. Płacisz, ty nie płacisz. Własny sklep prowadzi. Ale gówno występuję, mi to zmuszany, zmuszany jestem. Ja jestem zmuszany do tego, więc. Na ale kwiaty jak kwiaty 300 zł? No, słuchaj, ja sobie żyję jak chcę. Za kwiaty ty będziesz płacił, bo ty musisz to zrobić. Nie ja, nie będę płacił za takie rzeczy. Na pewno nie za jakieś durne kwiaty. Dla mojej laseczki bukiecik róż. Taki ładny, elegancki, jaki pani może ładnie zrobić, żeby i róże były, i kolorów dużo było, i żeby zrobić taki spójny, ładny, kolorowy bukiecik. Duży. No nie, właśnie taki nie za duży, ale z klasą i z intuicją. Ale ty nie masz klasy. Cicho, nie przeszkadzaj mi, jak robię zakupy. Ale ja co? Ja nie wiem, co on sobie robi. Taki elegancki, subtelny, nie za duży, nie za mały. Nie mogłeś dłużej? Nie mogłeś dłużej? Zobacz, co się dzieje. Jak nie mogę dłużej, po prostu... Serio? Idealny bukiet do składu. Ojejkuś, co tu się dzieje? Ile tu... Dobra, uciekaj. Dobra, chodźcie do auta. To może zdjęcie? Nie, no musimy zrobić zdjęcie. Zrobimy, bądź taki dobry chociaż raz. Dobra, chyba wszyscy, nie? Zobacz, jakie śliczne kwiaty, ale powiedz mi szczerze, widziałeś taki piękny bukiet kwiatów? Uważaj, bo ja tu przyjedzie. Ja wiem, co ja wybierałem, starałem się, dobierałem chyba je przez 20 minut. A po co do Kauflanda przyszliśmy? 20 minut dobierałem. Dobra, po co do Kauflanda przyszliśmy? No przecież ci mówiłem, że po pierwsze nie chcę się spóźnić, bo muszę się wyrobić z czasem, a po drugie nie może mi się skończyć budżet, dlatego jesteśmy w Kauflandzie. No chcę kupić wino, chcę kupić sushi, ja lubię takie rzeczy. Prezenty. Sushi, przecież dziewczyny kochają McDonalda, co ty, sushi? Ale powinniśmy pojechać do jakiejś restauracji. Co ty, daj do restauracji. Jak weźmiesz ją do restauracji, to pomyślisz, że chcesz ją przelecieć. I ale ja nie chcę. No to dlatego zabierz ją na McDonalda. Znaczy, inaczej. Zabierz ją na McDonalda, Drejdosz. Inaczej, ja po prostu chcę ją poznać, tak? Nieważne, czy to będzie McDonald's, czy nie. No to wiesz, na maka, idziemy do Kauflanda po ten. Ale idź. Ty, pa, w Kauflandzie piękne róże, dziewczyny kochają róże. On wziął, naprawdę, bukiet wziął jak na cmentarz. A ja im dam czyste czerwone róże, w sensie on nie będzie tego widzieć, dlatego wcześniej po prostu przed nim skoczymy do autka, zakupimy to szybko. Nie będziemy się długo zastanawiać, bierzemy najdroższe wino. Dobra, to dawaj szybko, chodź. Najdroższe wino w sklepie i jedziemy od razu po sushi. To chodź po wino. Co jest? Drejdosz, tak? Zauważycie? Nie, zresztą nie stanę. Dobra. Słuchaj, podchodzimy do niego. Ja biorę, zajmuję go. Czyli zajmę go, tak? Dobra. Ja wybiorę najdroższe wino. No dobra, ja pójdę. Pomogę ci tego. Drejdziarz. Drejdziarz, co? Masz problem z winem, nie? Odejdź stąd, co tutaj, ty tu robisz? Tutaj zajebiste winko jest. Mówię ci, piłem je ostatnio. Pyszne. Jeszcze na przecenie chyba są te wina. Na przecenie chyba są. Czego sushi, ale jest sushi. Dredziarz już nie zdążył, cały czas to mnie wydzwania, bo... Więc... No dobra. No to jakieś cmentarne przyniosło. To też mi się wydaje, że dużo lepsze. No i to sushi. Sushi to jest... Dziewczyny uwielbiają sushi. Naprawdę ja uwielbiają sushi. No i słuchaj, zrobimy tak. Ja nie odbieram od Dredziarza. Zostawimy go tam pod tym Kauflandem. Nie zdąży nigdzie nic kupić. Tylko McDonald's być otwarty. Nic więcej nie zostanie. Czekaj, stoją tam, patrz. Widzisz? Nie, no to kurzenie. Na 100%. Schowaj tuż. No szukaliśmy was. Te wino już bym zdążył kupić 4 razy albo 5. Ale ja was szukałem. Specjalnie słodkie. Co szukałeś? Nie... Ale no, wziąłeś żywe oczy. Dobra, ja chciałem po prostu fajki kupić. Chwila, bądź poważny. No szukałem, dobra. Mówisz, trzeba jechać po laskę. Przez ciebie nie będzie traktować mnie poważnie, bo się spóźnię. Oj, Drejdziarz. Co? No, dobra, chodźcie do auta. No nie podpuścisz się, no to się spóźni, to nie mogliśmy się nie mogliśmy cię znaleźć, to się... Nie, może zjeść. Ale McDonald's jest o 24. McDonald's jest o 24, naprawdę, ale za... Drodzy, ty kupił bardzo ładne kwiatki. Śliczne. Słuchaj, a gdzie... Podobają mi się te róże najbardziej, faktycznie. A gdzie jedziemy? Bo mogli dać więcej. Dobra, ale gdzie jedziemy po tą laskę? Powiedz mi. Ty się jeszcze masz szczelność mnie pytać, gdzie jedziemy? No gdzie? A zgadnij. No nie wiem. Wszystko jest zamknięte. Chcieliśmy coś zjeść. Musiałem się umówić do McDonalda. Na do McDonalda. Z czego się cieszysz, durniu? Z czego ty się cieszysz? Bo z nim uczestniczysz w tym gównie. Zasranym i przeszkadzacie mi przez cały dzień. Jak ja mam cię nie dotykać? 2 godziny prawie na was czekałem. Co ona sobie pomyśli? To ona? Co, no bez kitu. Ale że Drejdziarz? No przepraszam, ale już nie bądź taka zła, nie bądź negatywnie nastawiona. No, ale to przez nich. Negatywnie, no nie musiałem... negatywnie nastawiona, no przepraszam bardzo, czekam na ciebie 2 godziny.
zdążyłam wrócić do domu, wyjść z psem, ogarnąć się, przebrać, przygotować się do szkoły, a ja jeszcze musiałam tutaj przepraszam, wrócić. Przepraszam, dobra, lubię prezenty. To dla ciebie, przepraszam. Dobrze, cię. Dobrze, dziękuję. A weź to w ramach chociaż przeprosin. Czemu on to nagrywa bez kitu? Posłuchaj, to nie zwracaj nie na widziałaś, że nagrywa przez celebrytą? Ale mnie to nie interesuje, kim on jest w sieci, czy ona coś. Ona przyszła dla mnie. Mieliśmy iść miał być sam, na a nie ze znajomymi. Jesteśmy w McDonald's. Dobra, no psujecie nam się poznać, kamerzysta. Oliwka. W sensie, oliwka. No tak wyszło. Ja bym nie podawał im ręki w ogóle, oni... Nie, to się robi z kultury. Oni nie zasługują na kulturę. Ale co, jesteś zła na Dredziarza? Widać, że dwie godziny. Dobra, masz przyjaciół. Wiesz co, ja uważam, że Dredziarz się tak no niemiło zachował, że się spóźnił te dwie godziny. Naprawdę? Co ty nie powiesz? Ale akurat to jest stanem w obronie Dredziarza, to było dobra, wszystko przez niego. Chodź, daj mi rękę. Aha, nie słuchaj go. Ale bezczelność. Nawet się nie zbliżaj. Ale ja chcę tylko usiąść. Nie podchodź. Ale usiąść. Ja przepraszam cię za nich, że oni się tak zachowują. Że oni występują w ten sposób, ale wszędzie za mną łażą. Przez nich się spóźniłem. Jesteś może głodna, miałabyś ochotę coś zjeść, bo nie, tylko McDonald's jest teraz otwarty. Nie, zjadłam coś innego niż maka. Coś innego? Ja mam sushi jakbyś chciała, w sensie mam zamówione. Chcesz zjeść sushi? Bo nie mogę ci oddać. Może mi dasz sushi, też jestem głodny. Mi dasz, a jej nie? Ja też bym ale słuchaj, no dziewczyna jest głodna. Ja też bym chciała. Ale no zamówiłem na dwie osoby. Tak, naprawdę? I miał być dla mnie i dla niego, ale on chyba nie jest głodny. Nie, jest ja już nie jestem. Razem tym sushi. A ty czemu udajesz, że nagrywasz spod... jak tak naprawdę nagrywasz normalnie? Czemu udajesz, że dobra, nagrywasz? Ty się nie odzywaj. Dobrze, to chodź, pójdziemy na... Chodź. Na sushi. Pójdziemy na sushi, co? Co ty kurwa odpierdalasz? Ale niepoważny. Daj mi się! Ale Dredziarz! Tu przystań. Ale czemu mnie pchasz? Czemu mnie pchasz? Nie pchaj mnie! Sushi? Nagle masz sushi? Skąd masz te sushi? No bo stwierdziłem, że jestem głodny. To mogłeś mi je dać, bo mi by się przydały. Przez siebie ale wylądowałem głodny, pod McDonaldem. Stary, jestem głodny. Nie denerwuj się. Naprawdę? Masz mi te sushi oddać. Dobra, nie pchaj mnie. Uspokój się. Nie oddam ci sushi, bo jestem głodny. A co ci za różnicę? Ona zje, ja zjem i ty będziesz głodny. No ale to chyba jest dziewczyna. Ja chciałem być miły w stosunku do twojej dziewczyny. Stary, chciałem być miły w stosunku do twojej dziewczyny. Wyluzuj. Ty jesteś chory jakiś. Ale czemu mnie pchasz? Pcham cię dlatego, ponieważ zachowujesz się jak ostatni frajer. Ale czemu frajer? Ja nie wiedziałem, że ona będzie. Myślałem, że tam McDonalda pójdziecie. Ale chyba logiczne, że o tej godzinie jest wszystko zamknięte i nie będę no, miał gdzie iść. Mieliście iść na McDonalda, tak? Ale ja nie chciałem iść w McDonaldzie, nie rozumiesz? Dobra, ale przynajmniej najeś się sushi, tak? Ty, słuchaj, mam prośbę. No? Poprowadzisz auto? Ale po co? No słuchaj, ja wtedy siądę obok niej, a Wiolce dam kamerę. Ej, to jest dobry pomysł. No mówię ci. Co zrobić, ej. Ale on się nie wkurzy za bardzo? A co mnie to on obchodzi? Ale jak on się zachowywał? Myślisz, ja mu odbiję tą laskę. Zrobi? Odbiję mu tą laskę, powiedziałem ci. No dobra, to jest trochę ryzykowne, ale możemy spróbować. To co, lecimy? Tak, ale co się dzieje? Co się ma dziać? Nie wiem, co, źle się czujesz, czy ale nie prowadzisz, cały dzień prowadzisz. A wiesz co, zmęczony wiesz, co się jestem. To, zmęczony jest. Zmęczony taki, no trochę tak w głowie się kręci. Nie przekonałeś mnie tym w ogóle. Tak? Dobrze. Ale jeszcze przed chwilą normalnie mówiłeś. Wszystko dobrze. Może do apteki pojedziemy, co? No właśnie, może leki. To na pewno nic ci nie jest, bo tak teraz się zdenerwowałam. Nie, wszystko okej. Sushi. Tak. No. Właśnie sushi, jedźmy na sushi. Dobra, to jedziemy. Chyba jesteś głodny, nie? Dobra. Ale jak? Przecież powiedziałeś, że masz już te sushi. No tak, no ale musimy odebrać. Jest zamówione. Jeszcze raz, słucham? Ty to zamówiłeś, wiedząc dobrze, no tak, zamówiliśmy. Możemy już jechać, czy nie? Super. Dziękuję. Dziękujemy. Stary, powiem ci, że mam te sushi zajebiście ładnie zapakowane, ale powiem ci, że nie trzeba byłoby nawet tego sushi. Dlaczego? Widziałeś, jak ona się na mnie patrzyła? Nie widziałem, bo patrzyłem na drogę, nie? Ale to było takie spojrzenie. Gwarantuję. Mówisz? Uważaj na sup. Ja no widzę. Było spojrzenie na mnie. Nie wiem, czy ją tym nie nakarmić, ale... To możesz mi trochę zostawić. Bo trochę głodny jestem jednak, nie? No dobrze. Weź, patrz, jeszcze leci, mnie ubrudzisz, leci. Nie chcę tego jeść, na pewno nie od niego. Ale co ci szkodzi? Jeden gryz i ostatni raz się spotkamy. Jeszcze nie ale masz co prawa ty tego jest głodna. Nie jest tego, nie, ale... nie od niego, z jego brudnych, śmierdzących rąk. Nie dotykaj tego, ale daj spokój, dziewczyna jest ale głodna. Ale jestem głodna, mówiłam ci. No jest głodna dziewczyna, daj spokój Dredziarz. Przecież daj spokój. Zjedz. Dziękuję.
Nie rób patologii, dredziarz, dziewczyna jest głodna. No to niech je. Smakuje ci? Tak. No to chociaż tyle dobrze. Ja tego nie chcę jeść, nie będę tego jadł. Na pewno nie od niego. No i co, w ogóle ile jesteście razem? Bo ty w ogóle dredziarz, nic mi o nim nie powiedziałeś. Króciutko, ale to... Dobra, porozmawiajcie może same. Ja pójdę do toalety. Ploteczki, dobra. Ploteczki, ja zaraz wrócę i do toalety, okej? Okay? Idź. I wróćcie zaraz. Dobra, przeprowadzę cię teraz. Co, dredziarz fajny? Tak, nie? Jest najgorszy, jest to, ale on się spóźni, dzisiaj wszystko musi, to sobie nie myśl, co, nie? Nie, ja więc możesz wybaczyć akurat taką sytuację. No, dredziarz jest jaki jest, ale fajny chłopak. No, bo powiesz, mu szansę. Zobaczymy, co się dzieje. Co masz takie brzydkie kwiatki, takie cmentarne. Kupiłem ci na stacji takie troszkę ładniejsze róże. Lubisz róże? Moje ulubione, ale no nie powinnam chyba, bo jak umawiam się z jednym chłopakiem, to... Ale no, to chyba tak, po prostu, to nie jest obowiązujące. Po prostu stwierdziłem, że masz brzydkie kwiaty i stwierdziłem, że... Ale dredziarz ładne kupił kwiaty. Ale te są o wiele ładniejsze, zobacz. Podobają czerwone róże. Dziękuję, bardzo przyjmę oczywiście, ale no nie wiem, czy mogę cię zachowanie jest odpowiednie. Mogę? No, pewnie. No, zaraz wrócimy, patrz, chwileczkę. Co ty odwalasz? Dobra, weź się spokojnie. Nie, to jest dredziarza dziewczyna, w końcu trafiła na maskę. A ty mu próbujesz ją odbić? Myślisz, że jestem ślepa, czy co? Dobra, Wielka, uspokój się. Nie. No dobra, Wielka, ale ty nie wiesz, co się działo przez ostatnie dwa dni. Tylko dlaczego? Nie, cicho, ja wiem, że to jest... Nie. Ale dredziarzowi już... Dobra, ona to słucha. Ona to słucha. Mogła być... Przestań, Wiola. To co, może wejdziemy do środka? No, wchodzimy może. Do dredziarza, chodź, pójdziemy. Do mojego domu. Ale ja w ogóle komentarza do zachowania trochę. Wiesz, ten trochę na kamuś chłopaki. Znaczy, no wiesz, nie odpowiadam to do końca, ale co, poradzić go. Może byście się wino jeszcze napiły? Kupiłem bardzo dobre. No to powinien chyba dredziarz zaproponować, a nie to. Dredziarz? Ale dlaczego dredziarz? A dlaczego ty? Bo się chyba z tym umówiłam. No właśnie, a nie ty. Ale nie ja po prostu... Bo ty chyba zapomniałeś, że to dredziarz się z nią umówił. Ale ja po prostu chcę zaoferować wino, nic więcej. W sensie jesteście w moim domu, chciałem was ugościć. Jak gospodarz. No, bo ty jesteś zawsze taki gościnny. No to podaj te wino. Tak, chcecie? Dobra. To poczekajcie. Fajna, nie? No jaka słodka świnka! Jaka ty się grzeczna, to zaraz nam ciągle słuchaj śmieci. Prawda? No. Proszę. Świnki to chyba trudne utrzymanie. Dziękuję. Proszę, Jan. Ale... Dobrze, już. Ale tego wina nie było w domu już. Nie było w domu? Nie. Widzisz, że jakimś cudem się wygrzebałem tam z szafki. Jakimś cudem, gdzie nie było wina w domu. No tak. Jak to ci się w ogóle się podoba? Jego dom. Tak, bardzo pamiętasz? Bardzo ładny jest. Tak, bardzo ci się podoba. Ale... Czemu z nimi pijesz? Czemu nie poczekałaś na mnie? Czemu nie stałaś przy drzwiach, jak ja poszedłem do toalety? Tylko siedzisz tutaj i pijesz winę. Ale tak, to nie jest twoja własność. A może jest? Czemu? Jesteś pajacem. Ale jesteś w tym momencie pajacem. W tym momencie do domu tak. I weszłam z nią, a... I pijesz beze mnie z nimi, tak? Z tymi fałszywcami największymi. Dlaczego ze mną? Przepraszam. Ona jeszcze tak w pół. Kamuś on się całkowicie. On jest fałszywy, ty jesteś w połowie fałszywa, czyli... Nie, bo ja stoję po twojej stronie, przepraszam bardzo. No to cię przy nim bronię. Tutaj sobie już wypraszam. Ja cię non stop bronię, to on się tu wtrącił. Ja sobie z nią gadałam, jego nie było, on się tu wtrącił. Nic dzisiaj nam nie mogę. Ja po prostu wrócę do domu. Chcesz wrócić do domu? No chyba myślę, że to by było najlepsze. Wiesz co, chyba ja też tak myślę. Może... No, to może sobie piozę, jeszcze nie wypiłem dużo. A może lepiej nie. Chcesz taksówkę? Tak. Aha, tak, pomogę ci. No. Oni ci ale czemu się uśmiechasz i chcesz stąd jechać? No bo śmieszy mnie wasze zachowanie, jakby... Nie. Skaczacie sobie do gardła, obydwoje to jest... Chore. Nie, ja nie skaczę nikomu no do gardła. To jest chore. Tylko po to prostu jest chore, dziwi mnie to. A czy to nie jest chore, że. Jego zachowanie jest chore. Do kogoś. Ale i moje zachowanie wino nie jest chore. Po prostu... Przepraszam bardzo, leży wino. I ty co ty chciałeś. Wielce. Co to są za kwiaty? Co to są za kwiaty? No pytam się ciebie normalnie, jak człowiek. Skąd no, a cię to interesuje nagle? No, zainteresowało mnie. To wręcz zaintrygowało, co robią tutaj kwiaty, które są dla ciebie. No to nie powinno cię to interesować. Co? Ja? Nie patrz na mnie. Ale dredziarz, nie patrz na mnie. Uważaj na świnę. Nie obchodzi mnie ta świnia. No to idź do domu, idź. Idź. No, dredziarz. Niech idzie, nie. Ale to jest jego wina, on się wtrącił, to na niego ci mordę. Ona jest tutaj niewinna. Nie, ja nie chcę z nim rozmawiać.
A ty się tak będziesz udawał? Dobra, idziemy zobaczyć, co u dredziarza. Po tym wszystkim, po tej całej akcji. Dredziarz, co ty robisz? Ty płaczesz? Co się stało? Halo? Dredziarz. Pytasz mnie, co się stało? Ale co się stało takiego? Nic się takiego nie wydarzyło, no. Nie nagrywaj mnie, czemu mnie nagrywasz? W takim... Znaczy ja teraz wszystko nagrywam. W takim stanie. No ale co się takiego stało? No powiedz. Nie wiem, obraziłeś się o jakieś biurko, sushi, nie wiem. Ja się obraziłem! Ja się w ogóle nie obraziłem! Jak ona to nie rozumiem tego płaczu. Przyjąć te prezenty od niego? No dobra, ale to nie było nic takiego, no. To się nic nie stało, ale ja nie mogę na nich patrzeć. Od niego te prezenty, kwiaty, no dobra, co ale to jest? Rzeczy, no. Powinieneś być mu wdzięczny jeszcze za to. Co? Powinienem być wdzięczny? No tak. Ty się jeszcze cieszysz? No ty jesteś drugi niepoważny i no, stąd kolejny się teraz uważasz, że to było cię i ty masz jeszcze problem jakiś? Dobra, ty jesteś chory, człowieku. Ja jestem chory? Dobra, nie podchodź do mnie. Dobra, nie, słyszałem tam jakieś podejrzane rzeczy w ogóle, te dziwy są uchylone. Wszystko słychać w tym domu. Ej, co wy tu robicie? Nie, co wy tutaj sorry, robicie? Nie mogę. Ja jednak sama wrócę do domu na spokojnie. Na pewno? Tak, no. Na chwilę wchodzisz? Nie, no wrócę do domu, no mówię ci normalnie. No mówię sobie zaraz tak chwilkę i wrócę. No dobra, to... Miło było poznać. No fajnie. Na pewno dojdziesz tam na dobra? Tak, na spokojnie. No dobra.